Ghostbusters i jeżeli mamy Ghostbusters od Playmobil, to who you gonna call? WTF! Cześć! Witam was, moje drogie fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Tak jest, dziś powracamy sobie do klocków w cudzysłowie Playmobil. Czemu klocków w cudzysłowie? Kiedyś o tym już gdzieś tu mówiłem, możecie zobaczyć. Mam oto w kioskach nowy numer Playmobil Ghostbusters. No właśnie, jest to książeczka z doktorem Raymondem Stancem. Dostałem taką oto tutaj figurkę w polibaszku, o dziwo, nie w tym plastiku, który otrzymywaliśmy zazwyczaj w gazetkach, które już zresztą u mnie też pojawiały, ale w takim polibaszku typowym dla Lego. No i cena tego magazynu to 14,99. I wiecie co, taki na starcie, pierwsza myśl, która mnie tutaj dręczy, to może ze słowo, ale kurczę, no patrzcie, jaką fajną robotę robi to Playmobil. Nie zapominajmy, że jakiś czas temu otrzymywaliśmy, no właśnie, wataszkę z jak wytresować smoka. Dziś otrzymujemy tu kolejny numer z Ghostbusters, taki, mamy tutaj kwartalnik w ich wykonaniu, gdzie otrzymujemy coś z fajnych, licencjonowanych serii. Kurczę, no moim zdaniem troszkę tu noska ucierają Lego, bo Lego czegoś takiego nie ma i aż mnie natkło na pewien inny filmik, by zrobić w tym właśnie temacie. Na pewno szapobaza to ci drogie Playmobil, że robisz takie fajne rzeczy, bo jest to nie byle licencja, a nie zapominajmy, że Lego ma licencję, a przynajmniej miało, robiło zestawy z Ghostbustersów, a nie robi takich rzeczy. Otrzymujemy tą figurkę, no i moi drodzy, otrzymujemy również gazetkę. Oczywiście jest to jednorazowy numer, raczej nie będzie następnych, przynajmniej nie ma tu zapowiedzi. Mamy tu również przegląd, co dostajemy w figurce. I mnie tylko ciekawi jedna rzecz, bo on wszędzie jest przedstawiany z tymi promieniami. One jak bum cyk są komputerowe, ale zobaczymy, co mamy w środku, na przykład taką białą nakładkę możemy już tu mieć. No i tylko zastanawiam mnie, co to jest to białe? No chyba chłopaki się dobrze bawili tej nocy. No i bita śmietana z gofrów poleciała na torsik. No, 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 chłopaki, tu widzimy, jak się dobrze bawią. No, 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 chłopaki. Moi drodzy, spis treści. Mamy również jakąś grę. O, proszę, coś na klocko Graura by się dało tu rzucić. Mamy prezentację oczywiście wszystkich Ghostbustersów. Widzę, ciekawszą minę ma ten. No, nie wygląda, on wygląda, jakby pomylił pracę, jakby nakłamał w CV. Dostał się do innej pracy. Prezentację duszków również. Oj, terror psy. Ha! Bo Playmobil, ty widziałaś terror psa. Nawiedzony park, komiks i bardzo fajna kreska. Ja tą kreskę już kiedyś zachwalałem w Playmobilach, naprawdę. Mi się ona podoba, chyba nawet bardziej niż w Lego, ale nie chcę tylko mówić, jednak cały czas to Lego w serduszku jest najmocniej. Nie brakuje tu łamigłówek przeplatających właśnie ten komiks. Bardzo ciekawie, ładnie narysowany ten cały czas tą bitą śmietaną zapaćkany. Wielka prezentacja, super zestawu. Później on jest z drugiej strony jeszcze i to jest tak naprawdę szał. Również w kioskach, pamiętajcie, mamy zwykłe Playmobily dla chłopców, jest również wersja dla dziewczynek. I one wkrótce, te magazyny, również u mnie będą, ale spokojnie, na razie to. No i te wakacyjne nowości mamy cały czas do omówienia jeszcze. Wielki plakat, no właśnie, tutaj spójrzmy, tak jest, walczą z tym piankowym potworem. Z jednej strony zrysowany, z drugiej strony jest to plakat, no właśnie, bo pamiętajcie, że zawsze Kobi tak, Playmobil tak robi, że z jednej strony daje rysowany, z drugiej strony daje zdjęcie. Tu oczywiście quizy typu znajdź różnicę. O, przepiękna sprawa, przepiękne miasto, kurczę, każdy kiedyś miał taki dywan w młodości. No i dalej kontynuujemy komiks, pamiętając, że w książce mamy jeden długi komiks, na szczęście już jest koniec, na szczęście, no nie na szczęście, po prostu jest koniec, ale mówię na szczęście, ponieważ dalej możemy skupić się dalej na zagadkach, na łamigłówkach, na tego typu ciekawostkach, które są tu zawarte. Upiorne bingo i mamy tu instrukcję do gry. Także prócz rozwiązywania wielu quizów, które dadzą nam pewnie spory czas, jeżeli chodzi o zabawę, czytania komiksu, mamy również grę, czyli możemy sobie z kimś lub sami zagrać. Przefajna jest ta figurka i mi się marzy, żeby jeszcze wydali jakiś numer właśnie z tą figurką, choć wątpię, no bo spójrzcie, ona jest właśnie w tym zestawie, o którym mówiłem na początku, w sensie tam, że tam z drugiej strony budynek tu jest z tej. Ależ by się chciało coś takiego mieć. Kurczę, gdyby to było w przystępnej cenie, no kto wie, może kiedyś mi się uda, jak zacznę więcej na tym kanale zarabiać, może mi się uda, kurczę, jakiegoś go kupić, bo jest prześwietny. Ciekawy jestem, czy to też jest? Czy to też jest? Bo naprawdę musi być duże w wykonaniu Playmobil. No i tak jak mówiłem, jeszcze dodajna mowa do różowego magazynu, takiego bardziej dziewczyńskiego. On również będzie, warto zwrócić uwagę, bo patrzcie, jaką panią tu mamy. No i tak jak mówiłem,
są rozwiązania konkursu, natomiast brak jakiejkolwiek zapowiedzi kolejnego numeru. No niestety, no ale myślę, że za kwartał dostaniemy kolejny numer jakiegoś innego ciekawego magazynu. Ciekawe, z czym w następnym magazynie dostaniemy. No i właśnie, tutaj znowu mamy takie zaproszenie. No i tutaj Ghostbusters. I jeżeli mamy Ghostbusters od Playmobil, to who you gonna call? WTF! Tak jest, prezentacja wszystkich zestawów. No kurczę, może na jakiś... Nie no, musi być ten piankowy, no bo jest tutaj, sami spójrzcie. Nie no, muszę się skusić, bo kurczę, bez kitu bardzo fajnie się to prezentuje. Więc chyba, no, skuszę się na taki zestawik, jakiś jeden może kiedyś. Otwórzmy jednak teraz doktora Raymonda Stantza. Ależ ta folia walczy identycznie jak w Lego. Czyli naprawdę trzeba, pamiętajcie, zjeść mocne śniadanie, by sobie dać radę. No i jest pierwsze zaskoczenie na mega, mega, mega plus. Jest to coś. Jest to coś. A tak jak mówię, no kurczę, tu można mieć wątpliwości, że to wygląda jak grafika, ale moi drodzy, to jest. Brawo, wow, Playmobil, ale ty mnie zaimponowałaś w tym momencie, firmo. Całkiem grube, gruby plastik, całkiem solidny, no wow. Sam Hipek, no jest tu ubabrany tą białą mazią, mówi, ja nie chcę zadawać pytań, ja nie chcę wiedzieć, co jest. Jest również ta karykaturalna trochę buźka, no z buziek możemy się śmiać, możemy nie. Niektórym paszą, niektórym nie. Mi raczej nie paszą, ale nie można odmówić firmie, że jest firmą porządną. No naprawdę, to jest jedna z tych firm, która nie wchodzi absolutnie w jakieś tutaj śmieszki, heheczki na kanale, a faktycznie patrzymy, po prostu oglądamy nie na zasadzie testowania jakości, a po prostu to, co mają nam do oferowania. No i ma on tu, widzimy karteczkę ze swoim imieniem, czy karteczkę przyszyte, swoje imię, pełno fajnych kieszonek, bardzo ładnie zadrukowane rękawy wraz tutaj z emblematem Ghostbusters. Troszkę boli brak zadrukowanych pleców i że to jest 2017 rok, to już nam nawet nie przeszkadza. Z drugiej strony brak już Ghostbusters, ale on wygląda w taki oto sposób. No i co tutaj dostajemy jeszcze fajnego? Spójrzcie, jaki plecaczek. Tu szkoda trochę, że jest pusty, ale nie będę na to narzekał, bo spójrzcie, co tak prezentuje się druga jego strona. No jest po prostu przepięknie zadrukowana, ładne detale, szczególnie tu w górnej części. Nie no, wygląda to jak najbardziej ok, jak najbardziej fajnie. Ma on również tutaj jeszcze taki będzie noktowizorek, który zaraz zmontujemy. Tylko pytanie jak? No właśnie, nie mamy tu instrukcji. Aby się, kurczę, przydała instrukcja, jak mam być szczery, do tego czegoś. No cóż, musimy się domyślać, jak to zmontować. Dziwne, że tutaj do tych książeczek nie dają tych instrukcji. Spójrzmy, jak mu się to na głowie będzie prezentowało. No całkiem okej, okay, całkiem okej. Okay. Choć od boku to już nie wygląda tak popisowo, przez to, że widać tą dużą różnicę między głową, a tym bardziej przynajmniej jakieś, no właśnie nie okulary VR, ale takie dziwne coś. Spójrzmy, różnica też między tu lornetami, między obiektywami jest. Nie wiem, co się dzisiaj język plącze. Może dlatego, że nagrywam wasz szósty filmik z rzędu i po prostu już nawet chyba chrypa mi się zaczyna pojawiać. Nie no, bardzo ładnie zarysowana figurka i spójrzcie, jeszcze tu wyrzeźbione te kieszenie, no świetna sprawa. Tu wstępnie plecak, musimy pierw taki założyć mu na plecy, by to miało ręce i nogi. Oczywiście te wtedy też ten brak zadrukowania pleców nie przeszkadza, no bo wiadomo, że jest to zasłonięte tutaj tym oto plecaczkiem, można by rzec. No i dalej mamy, aha, tu mamy rurkę. To jest całkowita guma, więc w pewnych mockach mogłaby nam jakiegoś węża tutaj symbolizować. No i bardzo fajny karabinek tutaj, taki wciąga, czy tam bardziej to, co miało razić tych, chyba. Czekajcie, wkładamy sobie to. Czy tam to, dobra, ładnie nam skoczyło, ładnie nam to weszło. I teraz tak, musimy sobie jedną, że tak powiem, tutaj końcóweczkę włożyć tu. Mam nadzieję, że to nie będzie miał problemów, wiecie, z jakimś wypadaniem czy coś. To tu ma, nie wiem, czy to ładnie widać, powinno być widać w moim nowym oświetleniu, dziurkę. I tą dziurkę wkładamy tu. I to również prezentuje się świetnie. Spójrzcie, jako cały gadżet prezentuje się świetnie. A ta dziurka przypuszczalnie jest... No właśnie, moi drodzy, spójrzcie. Nie, naprawdę bardzo fajnie, bardzo ładnie się to po prostu prezentuje. I teraz tak, dajemy mu to do rączki. Wygląda to w tym momencie tak, z noktowizorem oto tak. No
i cóż, możemy tu jeszcze nałożyć tą końcówkę rażącą. No i tak samo jak ta końcówka razi, tak samo, no chyba to jest moja ulubiona, spójrzcie jak jest w ogóle duże, moja ulubiona figurka z Playmobilu właśnie, spójrzcie, nawet pomimo tego, że on to ma wysunięte, on się trzyma na nogach bezproblemowo, bez żadnych problemów trzyma się na nogach, wow, naprawdę świetna robota Playmobil, świetny numer magazynu, ładne wykonanie figurki, no i zaskoczenie tym czymś, a naprawdę wygląda to bardzo fajnie. Chyba jest to drugi zestaw z nie Lego, który zostanie się na mojego Instagrama, bo naprawdę robi super, super wrażenie, super robotę, no po prostu kurczę, wow. Dzięki Wam za kolejną wspólną recenzję na tym kanale. Troszkę wyszła długa, ale z takim fajnym zestawem naprawdę warto. Takie coś znajdziecie już w kioskach, takie coś, w sensie magazyn Playmobil Ghostbusters. Warto rozważyć, bo uważam, że jest naprawdę fajny, nawet jeżeli nie kupujecie Playmobil jakoś, wiecie, z zamiłowania często, to warto rozważyć, bo jest kurczę, no naprawdę świetny, naprawdę ładny. Wam dziękuję za kolejną wspólną recenzję na moim kanale. Bądźcie i na innych i zasubskrybujcie, bo co prawda przekroczyliśmy 2000 subów, ale cały czas potrzebujemy ich jak najwięcej. Wpadajcie na inne filmiki. Wam się dziękuję bardzo, do zobaczenia wkrótce. Bye!